Kaj, kaj, za nami już Żytnia, za nami Leszno Wyszyńskiego. Także pozdrawiamy Państwa serdecznie z takich miejsc charakterystycznych i troszeczkę może takiej zieleni więcej, ale ten mur mnie tutaj kojarzy, co tam jest napisane. Także jak na spacerek po obiadku Państwo pójdziecie, to zamiast patrzeć się na ten tramwaj, który już niekoniecznie i stary, bo to już nowe są typy, możecie Państwo przeczytać, co jest na tych murach na Woli napisane, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro Concita, Barbie Baby, Langström Extra. Co nadajemy, pokazujemy Państwu w minutówkach. Proszę Państwa, naszego radio. Tok FM, Euro Concita, Barbie Baby, Langström Extra. Minutówki radia Concita. Patrzymy się, jadąc jakby z Woli, na ulicę Żelazną, tam gdzie jest ratusz. Proszę Państwa, Wola, gdzie jak kiedyś chodziłam na te gazetki, czytałam, podglądałam gdzie co, jakie plotki, no to przecież lepiej chyba do supermarketu Tesco Extra. Także powiedzmy, że jedziemy ze supermarketu Tesco Extra i mamy ratusz Wola. A w ratuszu są stoły rzeźnicze, zielone i tam te gazetki przewracałam. Takie brzydkie te stoły, że ta Warszawa to by się wstydziła. Dzisiaj przyszła babka na zupkę i pytała się, czy starówka jeszcze istnieje, czy starówka jeszcze istnieje. Ale to robią tak warszawianki, warszawiacy, jako salcesony, którzy udają, że skądś przyjechali, skądinąd, prawda? Może z Angloameryki, Białystok. Ja mówię, no i bardzo dobrze, że z Angloameryki, Białystok. Ale ona mieszka przecież cały czas tutaj w tej katolickiej Warszawie, linia Mysia, i ona się nudzi. To nie lepiej pójść do kościółka, posłuchać, co ten ksiądz rzymskokatolicki wymyślił, co on opowiada. Oni wierzą w różne bajki, oni wierzą w różne cuda. I na cudach stało w czasach Jezusa, na cudach stoi w czasach teraz XXI wiek. Zapraszam.